Mieszko jest na PPTM Games. Witam na kolejnym vlogu. Dzisiaj będziemy kosić sobie pszeniczkę. Pszeniczkę. Bardzo stała, można by powiedzieć, papie szczepy przygotowane, czyli mi się przyczepa. Rozrzutnik. Przypomniało mi się po zakończeniu poprzedniego vloga, że jest tam rozrzutnik, przecież możliwość założenia przez but na stawki i mam jakąś większą przyczepę, tak nie to chwilę jeżdżę. Ogólnie troszeczkę ucięło mi się tego zboża. Nie powiem, że nie. Tylko niestety muszę wziąć prowadzić pasek, bo wiecie, pięknie mi się wzięło. Nasypało. Tutaj pod samą pasek. Dawałem jeszcze cztery przyczepy. Powiem szczerze, dość ładnie film wysypał. Sypnął w tym sezonie. Mimo, że była tylko jedna dawka nawozu. Naprawdę bardzo, bardzo wydajny. Zastanawiam się, jak to będzie pszenicą. Pszenica była naprawdę dość konkretnie ogarnięta, bo była w 100%. Wiadomo, jedyny minus, żeby była, nie było wapna i nie było. Nie było wapna i nie było wałowania. A to na każdym polu wałowania nie było, bo ja wałów nie posiadam, więc to tylko takie, no powiedzieć, jedno ciągnięcie. No ale co zrobić? Jeśli się nie ma maszyny, no to się nie będzie teraz kombinować, nie będzie się pożyczało. Znaczy, że znajomi mają wały, ale to są wały 6-metrowe, no to dziarki 30 będę sobie zapinał wały 6-metrowe. A czemu taki zestaw? Pomyślicie? Ponieważ dogadałem się z gościem, który ma query. Ma query i będę chciał go sprzedać. Nie, pewno nie na odcinku, ponieważ nie uda mi się dzisiaj nakosić na 100% tyle, by wziąć i zawieźć, ale sobie tak na przyszłość, powiedzmy, wziąłem i ogarnąłem. Ogólnie jęczmień też będzie tam szedł, jestem dogadany. 700 zł tego gościu płaci za jęczmień, pszenicę, przepraszam, jęczmień w podobnych pieniądzach. Więc no, nowe pieniądze. 7000 powiedzmy gdzieś w przybliżeniu zarobię za jęczmień. Więc naprawdę nie będzie tak źle. A będą przyda się. Są plany, są inwestycje, trzeba powapnować pola, trzeba wziąć, kupić nowe nasiona kwalifikowane. Więc no tutaj trochę kosztów będzie, żeby to po prostu wziąć. Wiadomo, mało kto, można powiedzieć, w życiu realnym, może nie, inaczej, taki gospodarz prawdopodobnie, o, mało kiedy kupuje kwalifikat do zbioru, tak, no ale jestem ryzykantem, no i na razie to ryzyko się opłaca, na 3000 dałem za ten jęczmień. Owiec niestety był kupowany od rolnika, ale przysiewany, bo też po kwalifikacie był. Zobaczymy, czy on w miarę też dobrze odda. Ale to wiadomo. Teraz niestety tylko muszę dwa odcinki z rzędu robić zboża, bo wiadomo, znaczy, o kurna. Ponieważ jest pogoda, trzeba pilnować tej pogody. Jest pogoda, trzeba wlatywać i to kosić. Ale owiec nie będę kosił swoim kombajnem, jestem dogadany w pewnym sensie z gościem. Czemu nie będę kosił swoim? Ponieważ wiadomo, ja mam malutki kombajn, tak? A gościowi chcę właśnie sprzedać tą słomę. No i zgadzałem się, że gościu przyjedzie i letnie sobie sam. Bo wiadomo, w moim kombajnie miał przyjechać teraz pasą, nie pamiętam, są, nie wiem z jakim ma pasek, ale mówi, że i tak to nie będzie pasowało mu później pod jego pasę, on ma chyba Sipma jakąś. Tam New Hollanda, nie pamiętam. Więc to będzie ogarnięte. Prawdopodobnie poza nagrywkami ten owiec
ale wiecie, ja tylko chcę właśnie z tego pszenicy, tej pszenicy i z jęczmienia tych płatonów sobie zostawić. No bo wiadomo, z pszenicy będzie na ścilkę, a na a z jęczmienia będzie w razie czego do zadawania jedzenia na przysłużenie, żeby w razie czego jakby biegunki miały, no to żeby jednak trochę je przysłużyć. A z jednej strony nie ma nic praktycznie lepszego niż co ma z jęczmionki. Chyba, że się mylę. No ale ja tak jestem, tak się dowiedziałem o tym, żeby właśnie dawać sobie do czego krową słomę z jęczmionki i wtedy będą sobie przeskrzone i te biegunki nie będą miały. Wiadomo, jeszcze będę chciał poszukać gdzieś we wrześniu, wrzesień, październik. Troszeczkę mnie to pewnie też zabuli, trochę zabulę za to, ale będę też chciał zakupić trochę otobrzytnik. Czemu? Żeby definitywnie później walczyć, zniwelować biegunkę. Wiadomo, lepiej być pobiegawczym, później nie szukać w ostatniej chwili gdzieś tam właśnie otąb żytnich czy czegoś innego, jakiejś alternatywy. Więc mówię, jęczmionka będzie na przesuszenie, ale w ostateczności będą otęby, żeby po prostu lepiej to było, lepiej to wyglądało. No tak, teraz kwestia mieszalnika. Znaczy mieszalnika, źle powiedziałem, mobilnego śrutownika, można powiedzieć, mieszalnika, tak zwał. Dzwoniłem, dowiadywałem się, ale gość, żeby tak zbytnio tego świeżego zboża jeszcze nie dawać, mówi, odczekaj sobie na spokojnie zbożem. No, gościowi łatwo powiedzieć, jeśli się nie ma siuty, że siuty ogólnie, napływ, no ale co zrobić, trzeba będzie jednak gościa posłuchać i wziąć sobie. Oj, jak mi się nie wbił serdecznie ktoś. Ktoś już tutaj nie dyga jak trzeba. Żeby po prostu mówił przede wszystkim sobie w ogóle nie odwalić. No teraz to będę miał zajebiste cofanie. To nie teraz się na lustrach, teraz zobaczę tak, żebym trafił na tym. To już przyjmie sobie trochę tak zrobić bezpośrednio. Wysypiemy. Nie mogłem na ten użytki ile wchodzi, no, ale mi się zdaje, że chyba z piątka powinna wejść mi tego zboża. Ewentualnie jakieś 4,5 tony tego zboża. I powiedział tak, nie śrutuj na razie, poczekaj 2 tygodnie i dopiero wtedy dawaj. No to koszt od 1 tony to jest 100 zł. To jest 100 zł, a tam od 4. To od 5 do 6 ton to jest, proszę Państwa, koszt 90 zł, 85, 90, w zależności z jakim miejscu to będzie. I właśnie im szybciej zrobi, tym będzie pewnie szybciej to ogarnięte, mniej zapłacę, nie wiem, tak po prostu gości powiedzą, no a finalnie wyjdzie, nie wiem. No ładnie, nie mam śrutownika, no to też nie mogę, nie mam prawa wymagać nie wiadomo czego. No wiadomo, że z drugiej strony wilka przyjedzie, no to ja już mam z głowy to, że odchodzi mi jedna praca związana na gospodarstwie. No bo później tylko nie zadawanie, muszę stawać z śrutowników i zadawać. A wiadomo, śrutownik, żeby kupić jakiś w miarę względny, bo bąka bym nie chciał właśnie kupywać śrutownika. No to też trzeba dać z piątkę, szóstkę. No to patrząc 100 zł na tonę, no ta 50 ton przesiutuje. A 50 ton na dzień dzisiejszy w gospodarstwie u mnie tutaj, to ile jest? 10 lat? A tak to będę miał spokojną głowę. Jak mi się zepsuje, to wiadomo, że z drugiej strony ja się nie martwię o to, żeby to naprawić. Więc już się dogadywałem, mówię, od 100, a to 2 tonki kolejarz będzie, 3, później tam będzie 55, 90, coś takiego. No więc tu już wiem, nie mówię, chcę jeszcze ten owiec prosić, bo owiec, to mówię, przyjedzie, to tylko nie postawić szczepy,
swojego podwozu, to teraz będzie właśnie problem, bo jeśli ten olej będzie tak sypał jak jęczmień, no to może być ciekawi. A zwłaszcza, że no ten wysyp tam w tym garażiku to zbytnio dużo się już nie zmieści, tak? Więc będę chciał wystawić karabskie maszyny z garażu. Tam muszę ogarnąć sobie pod owiec, mimo tego, że dopiero nie pszenicę. No więc tutaj też by dużo. Muszę powiedzieć, dobrze z jednej strony, że mam tych garaży troszeczkę więcej, znaczy więcej, inaczej, że mam tak zwane przegródki, można powiedzieć. Tych plac mam trochę więcej, ewentualnie posprzątam w tym garażu jakimś. No i wtedy będę mógł sobie wysypać w jakimś innym miejscu te zboże. No będą bardzo ten sezon, jeśli maszyny poswoją sobie na dołożu, to im się nic nie stanie, bo jakaś wiatka wleci. No konstrukcja stalowa bez plachy, patrzyłem, 8 na 6 to jest 12,5 tysiąca. Wiadomo, teraz wyliczyć blachę, to ma się 96 metrów, jak dobrze liczę, no 100 metrów gdzieś. Gdzieś właśnie w garażu, więc, no, przepraszam, wiaty, więc teraz 20 chyba 7 zł w postaci patrzyłem właśnie za blachą do ewentualnej wiaty, to jest 27 za metr kwadratowy, czyli pół na pół, czyli gdzieś metr na metr, będzie kosztowało mnie 56 zł. No to teraz patrząc, to jest praktycznie tyle, co cała nasza konstrukcja. No ale będzie trzeba to do postawić. Oj, nie uszkodziłem sobie. Aby się nic nie stało, nie. A to też się blacha biła, ale tutaj to się tak na blachy nie ma co patrzeć. Boję, żeby tam się nic nie uszkodziło więcej, to będzie dobrze. Lecimy dalej. Więc mówię, na razie nie, to jakieś wątki postawimy na te maszyny spinamy. Ale jeszcze jest chwila czasu, mówię. O, widzę piękne teksturki z daleka. Zajebiście nie czytuję, muszę chyba sobie dystans zwiększyć. Prawda, patrzcie. Tak, patrzcie, biały budynek. Ten garaż, na pewno, taki komputer, to się nic nie da zrobić. Więc nie ma co tam płakać. To jest tylko taka otoczka. I tak. Ewentualnie my tego będzie postawiona, ale zobaczymy, jak będzie finalnie tej zimy, bo jeśli by mi starczało siana i słomy, no to będę próbował na wiosnę postawić. No mieć jakieś ogrodzenie, może nie za dużo powiedziane, że poświęcić. Ale wziąć sobie, proszę Państwa, ewentualnie dokupić krów, ewentualnie jakiś cielak, byczków. Będę chciał może też to kupić, znaczy kupić, żeby troszeczkę to zwiększyć efektywność. A tu wiem, zobaczymy, jak przy tym 10 krowach. Jak to będzie wyglądało, no bo wiadomo, byczki na razie małe, bym chciał kupić. Koszt, wiadomo, ja już się patrzyłem ogólnie, no bo wiadomo, jeśli ma się kokolatkę, to się chce zrobić jak najwięcej. No i podobać jak najwięcej. To właśnie teraz kwestia, jak będzie finalnie z paszką. Jeśli mi naprawdę dość dobrze, no to może postaram się postawić jakieś zadaszenie na właśnie wykonane byczki, ewentualnie może jakieś krowy na luz tutaj będą. To teraz to są takie czasy, że jednak już takie krowy też można na spokojnie wziąć, a wiadomo, że te wymogi są unijne coraz większe, więc tutaj też można mieć zobaczenie, lubię po prostu te ekoschematy spełniać.
tam dobrostan zwierząt, jak go tak zwał, wiadomo, też dopłaty będą. Tutaj to kwestia, jakie dopłaty będą. Jakie to będą wysokości, tak powiem, dopłaty. No bo raczej patrząc na działanie europejskie, 600 i całe 2 złotych. Tak, całe 600 złotych, tak 580 złotych było do ziemi, a 40. No, no. Nie wiem, jak się zobaczyć. Widzę 40 do tego i chyba 400 coś chyba złotych do prawie 90 euro chyba na bo na jednej sztuki, jak się nie mylę. Tak to właśnie wygląda. Dobra. Co w tym sumie? A tak patrząc, to może byśmy tak coś wyrobili. Nie wiem, myślę teraz. Tak trochę jeżdżę po tej łące. Tak mi się boję, żeby to pominąć. Chociaż z drugiej strony, co się tej łące stanie, jeśli jest sucho. Czy to nie widzicie, nie odbijało, tak sucho jest. Bo tego, że została na wozie, może przypaliłem, nie wiem. Tego nie powiem, bo tego się nie dowiem. No, jak będzie miała być, to będzie. Jak mnie nie będzie, to nie będzie, po prostu logicznie, tak? Dobra, to lecimy teraz tu. Ja przyznam sobie, dziękuję jeszcze tamta razy. Za tej łączy, że aż tak mocno nie zawracać. Mimo wszystko, a my za chwilę możemy puścić teraz mocno, ale będę trochę tu podkaszać lepiej. Nie musiałbym, ale wadzie czego, żeby tutaj może tej tany, wadzie czego może nie zapać. Już jedna bywa ta łąka, już trochę będzie może zjeżdżona za mocno. Pasażerna też już jest zmęczona, nie, bo ona nie jest tak mocno efektywna, tak? Trzeba nie popchnąć, bo będą tutaj będą koszta energetyki, pól, jakie tam dodatkowanie tego na wapno dać. No bo ogólnie wapno, nie wiem po ile jest, nie dzwoniłem jeszcze wapno, mimo tego, że powinienem właśnie już szukać tego wapna. No ale też to głosza, muszę popatrzeć. Czekaj się, co go kupię? Kupię, czy ewentualnie jakiś może znajomy będzie miał, nie wiem. Ciężko mi o tym myśleć teraz naprzód. Teoretycznie, bo dopiero będę kłaść w dzienniku zboża. Słuchajcie, to przez 2 miesiące na to, żeby to ogarnąć. Te zboża, zobaczymy. Może na spokojnie, że coś tam się może znajdzie. Jakie serce był, na jakichś dużych pieniądzach. Nie chciałbym skupywać granulowanego. Jeśli bym nawet granulowany kupił, no takim osiewaczem to średnio będzie to wyglądać. Nie wiedziała nie to rozsypywało, że wiadomo, no dwutalerzowy, bo ten sypki, granulowany jeszcze dałoby radę. Ewentualnie może kogoś wynajmę. Ale te wynajmy też by trochę były słabe, tak? Wynajmować teraz na każdą pierdolę, można powiedzieć. Kogoś przyjechał, nie wiem. Jeśli by Axisem by powiedzmy przyjechali płynem Axisem. I mogliby to poprosić. Nawet i sypkie, bo wiem, że tam takim siebaczem, który mieści na poziomie na dupie, na sobie mieści 2 tony nawozu, to do niego jest taki sypki nawóz. Chyba szanowny nawóz, tylko wapno. Sypkie, ale to wejdzie, to już musi być duży koń, musi być właśnie ten pomian duży posiewać na to, żeby tak to właśnie było względnie. I tak, przyjąłem, kupiłem. No teraz trzeba podobywać po prostu pieniądze na tą gospodarkę, wiadomo. Bo to jest tam, że nie umiera tych 12.
kombajnem naokoło. Tak właśnie trzeba takie kurna chłopate wycinki robić, no ale co zrobić. Raz nie może pojawić teraz na prosto i tylko pseudotnika wytnę wtedy. Nie wiem, nie wiem, miał pojęcia jak to zrobić. Ale będzie ciekawie, może popatrzę, pogadam znajomym, bo patrzę na to, na te ilości tej słomy. No bo patrzcie, no te pukosy, no jakie takie nie są złe. Nie są złe. Powiem szczerze, że pasowałoby wziąć jakąś większą przyczepę. Po prostu i ciągnąć ze sobą za pasą, tak to co najlepiej. Nie jedną osobę do układania i wtedy to może by to jakoś wydawało, to nie no, jedną to na razie to za dużo, za mało. To kwestia teraz, czy mi 30 chodzi. 30 to są ogólnie kurwa twarde ciągniki do nas pociągu. No to dwie osoby do układania, no to zobaczymy jak to wyjdzie finalnie z tym wszystkim. To są plany, planom trzeba, żeby się rozwijać, myśleć 50 do przodu. A wiadomo, co to wszystko idzie w planie, no to się okaże później, w wcześniejszym czasie. Wcześniejszym. No dobra, lepiej, żeby to tylko późniejszym, już bądź wcześniejszym. No ale to możemy sobie rytywać. Dobra. Nie będę kontynuował tego nawet już, więc myślę, że dzisiejszy byłoby za tyle. Jeśli takie się spodoba, też chciałbym rekomendować, że dzięki za oglądanie. Trzymajcie się za serdecznie. Na razie, cześć.